O, szczęść Boże, witamy wszystkich na Jasnej Górze. Tak nas właśnie przywitało, o 15.30 nagrywamy. Dzisiaj taki odcinek bardzo turystyczny, bo jesteśmy najpierw w Opolu, tu widzicie Opole. Teraz jesteśmy w Częstochowie, z tyłu widzicie Jasną Górę, udało nam się wejść na tą Jasną Górę. Opole to takie ziemie, które wydało wielu znanych posłów, takich jak Janusz Kowalski, pan Bortniczuk, pan Jaki. Częstochowa to znów miejsce, na którym nie ma zbyt wielu znanych polityków PiSu. Jest tam paru takich kontrowersyjnych, ale nie za wielu. Natomiast co ciekawe, z Częstochowy dzisiaj startuje Patryk Jaki, który kiedyś próbował być prezydentem Warszawy, później był posłem z Opola, dzisiaj jest kandydatem na posła z Częstochowy. Ale ja dzisiaj w tym politycznym vlogu, ze względu, że mamy taki sezon ogórkowy i za bardzo nie można mówić o kandydatach do Parlamentu Europejskiego i nie można też najeżdżać na kandydatów do Parlamentu Europejskiego, to ja zacznę się osobami, które dzisiaj, no, to ja zabiorę się za osoby, które nie kandydują albo kandydować nie powinny. Janusz Kowalski, pan Bortniczuk i ten, na którego możemy mówić, że jest szmatą, czyli pan Paweł Kukiz. Ja jestem w Opolu i w Częstochowie, w miastach, w których no, rządzi PiS, ale jak widzę Michała Dworczyka z zaklejonymi oczami na plakatach. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj wszystkich was, moich widzów, ale także moich hejterów zapraszam do Ziemi Świętej, do miejsca kultu, do którego taki lewak jak ja, niektórzy nawet hejterzy mówią komuch, gdzie ja nie mogę być komunistą, ale niech będzie, komuch, lewak, czerwony pająk, tak naprawdę nie powinien mieć miejsca, nie powinien mieć wstępu, ale jestem dzisiaj w Częstochowie, na Jasnej Górze i z tego miejsca nie chcę być hejterem, który przyjechał tu, żeby hejtować innych, ale chcę być człowiekiem, który opowie wam o kilku znanych pisowskich działaczach. Janusz Kowalski, facet, który naprawdę, no, można by powiedzieć, że bycie Januszem polityki to jest właśnie Janusz Kowalski. Janusz Kowalski, facet, który zapomniał o tym, że zarobił 2 miliony w spółkach Skarbu Państwa. Janusz Kowalski, który zapomniał o tym, że był posłem Solidarnej Polski, która to kojarzy się dzisiaj ze złodziejstwem, kradzieżą i wyłudzeniami, bo nagle jest tylko i wyłącznie posłem Suwerennej Polski, która jeszcze do, w cudzysłowie, wczoraj nie istniała. Ja jestem w Opolu i w Częstochowie, w miastach, w których no, rządzi PiS, ale jak widzę Michała Dworczyka z zaklejonymi oczami na plakatach, to dochodzę do wniosku, że nawet w takim mieście jak Opole ludzie zaczynają przecierać oczy ze zdumienia, co ten PiS przez ostatnie lata wyrabiał. Więc nieważne, czy tu jest Janusz Kowalski, czy tu jest Bortniczuk, czy tu jest inny, no ten, który pozwolił na siebie mówić szmata, czyli pan Paweł Kukiz. Ważne jest to, że mieszkańcy tego pięknego miasta Opola tak naprawdę przecierają oczy ze zdumienia. Zobaczcie, jak dużo trzeba zainwestować w to, żeby przykryć pisowskie kłamstwa. Znaczy, w sensie, jak dużo plakatów w jednym miejscu trzeba powiesić, żeby udać, że się nic nie stało. Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięła nazwa Częstochowa, bo ona ma trochę wspólnego z Januszem. Częstochowa pochodzi od imienia jej założyciela, czyli pana Częstocha. I co ciekawe, pan Częstoch tak naprawdę, kiedy założył tą osadę, nie wiedział, że ona tak szybko się rozwinie, bo będzie wybudowana na szlaku handlowym. Następnie powstał ten klasztor tutaj z tyłu, który to klasztor stał się kością niezgody pomiędzy władzami świeckimi a kościelnymi, które to władze kościelne zawłaszczały sobie dochody z transportu, z handlu, który się tutaj właśnie dział. I te władze próbowały wyłudzić pieniądze. I teraz dlaczego mówię, że Częstochowa ma dużo wspólnego z Januszem Kowalskim? No bo Janusz Kowalski wspiera, bardzo mocno wspiera Kościół katolicki, który na przykład rękoma Tadeusza Rydzyka wyłudził, wyciągnął, wydobył, ukradł z rządu Zjednoczonej Prawicy ponad 400 milionów złotych. Więc jeżeli myślicie, że księża kradną, bo nie wiem, mają mało, nie, musicie pamiętać, że to jest kwestia nawyku, bo już kilkaset lat temu świeckie władze Częstochowy sądziły się z kościelnymi władzami o pieniądze, które oni sobie przywłaszczali. Więc to przez wiele lat hołdowanie, wyciągania pieniędzy od władz świeckich przez władze kościelne dzisiaj weszło im tak w krew, że widoki nawet nie wiedzą, kiedy kradną. I właśnie to jest wspólnego Janusz Kowalski i jego Solidarna Polska z Kościołem katolickim, tym, który tutaj widzicie, ma właśnie to wspólnego. Widoki nie wiedzą, kiedy już się rozeszły drogi niesienia wiary i ściągania pieniędzy.
Janusz Kowalski, no Janusz Kowalski co prawda nie kandyduje do Parlamentu Europejskiego, dlatego się nim zajmujemy, ale zauważcie, że Janusz Kowalski na tym zdjęciu, no cóż, jest kandydatem do Europarlamentu i nie będziemy mówili jakim kandydatem, ale czy to zdjęcie nie pokazuje bardzo jasno i wyraźnie, że głupi i głupszy wkroczyli do polskiej polityki? Ja nie mówię, kto jest głupi, kto jest głupszy, ale to zdjęcie pokazuje, jak bardzo trzeba się upodlić, jak bardzo trzeba się zdewastować, jak nisko trzeba spaść, żeby po prostu pokazywać się z tym człowiekiem. A i teraz nieważne, czy to pan A z panem B, czy pan B z panem A, bo oni tak naprawdę obaj tak nisko upadli. Jak wam mówiłem, posłowie suwerennej Polski, solidarnej Polski, to są ci sami posłowie, którzy krzyczą, że nie da się odkręcić nakrętki, a tak naprawdę piją wodę. To są ci sami posłowie, którzy w Funduszu Sprawiedliwości zorganizowali mafijny układ. Mafijny układ, który wyciągał setki milionów złotych i dzisiaj oni krzyczą, że trzeba bronić Polskę przed Unią Europejską. Oni krzyczą to, bo oni chcą sami się bronić, bo Unia Europejska im depcze po piętach. Oczywiście, nie tylko Unia Europejska, my też im depczemy. Jest nas 65 tysięcy na tym kanale, będzie nas pewno więcej, dlatego proszę was, zasubskrybujcie kanał, polajkujcie ten film, a w komentarzu napiszcie mi imię, nazwisko waszego lokalnego, bardzo kontrowersyjnego polityka. Bardzo mnie to interesuje, kto waszym zdaniem z waszego terenu zasługuje na miano Janusza polityki. Oczywiście Janusz jest tylko jeden, ale może znajdziemy drugiego Janusza w lokalnej polityce. Ostatnio bardzo głośno jest też w polityce o wniosku o odebranie immunitetu Michałowi Dworczykowi. I do tego się nie będę na razie odnosił, z tego względu, że Michał Dworczyk, tak jak powiedziałem, jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego i nie będę o nim rozmawiał, ale bardzo głośno też powinno za chwilę być o panu Bortniczuku, który był ministrem sportu i turystyki w latach 2021-2023 i za jego czasów, jak stwierdził NIK, dochodziło do potężnych, kilkuset milionowych nieprawidłowości, na przykład w przydzielaniu grantów sportowych. Oczywiście chodziło o to, że pan Bortniczuk przydzielał granty sportowe nie tym, którzy się zgłosili, tylko tym, którzy byli od niego. I nawet jeżeli ktoś się zgłosił, kto był, nie wiem, z takiego miasta jak Świdnica, czyli miasta, które nie jest przychylne PiS-owi, znaczy wtedy nie było przychylne PiS-owi, nie dostał tego grantu, ale ktoś na przykład, nie wiem, z takiego miasta jak Jaworzyna, które już było bardzo przychylne, dostał, to Bortniczuk będzie się dzisiaj tłumaczył, że no jak to, przecież wszyscy dostawali. No nie. Chodzi o to, że są jasne i czytelne dowody na to, że pan Bortniczuk ręcznie sterował tym, kto, ile i kiedy lub za co ma dostać pieniądze. Co więcej, jak mówimy o ręcznym sterowaniu, to tutaj się przypomina od razu Villa Plus i Fundusz Sprawiedliwości. Tam też wszyscy ręcznie sterowali, do kogo mają płynąć strumienie pieniędzy. I oczywiście, te strumienie płynęły, tylko one nie powinny płynąć bardzo, bardzo subiektywnie do jednej grupy społecznej, do jednych ludzi, do jednego, no powiedzmy, do pisowskiego nasienia. Te pieniądze powinny płynąć do ludzi, którzy się zgłaszają i wygrywają konkursy, a nie do ludzi, którzy jedynych przewagą jest to, że znają kogoś z PiS-u albo mają plakietkę pisowską. O tych dziwnych mechanizmach wyciągania pieniędzy, prania brudnych pieniędzy, także przez księdza O, który dostał prawie 100 milionów złotych od Zbigniewa Ziobro, księdza, dokładnie księdza, rozmawiałem z Ryszardem Petru. W przypadku Redisbet to jest bardzo dobre pytanie, jak to się stało, że nikt tego niby nie zauważył, bo mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Setki milionów. Tak samo jak kwestia 1,6 miliarda wyprowadzona z Orlenu. A do tego to mam jeszcze pytanie. Więc zapraszam was, tutaj macie link do tego wywiadu, ale tam też rozmawiamy o tym, bo nie wiem czy wiecie, Ryszard Petru jest gościem, który siedzi w komisji mającej na celu doprowadzenie Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu. I o tym też chwileczkę porozmawialiśmy. Zapraszam was na nasz wywiad. Tam się dzieje dużo ciekawej polityki. I nie tylko. Komisji, w której ja jestem, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie będziemy rozpatrywać wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu pana Glapińskiego. On już nie jest u was? Jest, tylko on teraz dostanie czas na odpowiedź. A, okej. Ostatnim, o kim chciałbym dzisiaj porozmawiać, to jest facet, który no, w 2015 roku naprawdę poruszył kilkadziesiąt procent społeczeństwa. Jest to facet, który na przeboju wszedł do Sejmu, wciągnął za sobą wielu ludzi, pokazał, że można coś zrobić, nie będąc politykiem. Jest to facet, który niestety dzisiaj skończył, jak sam mówi o sobie, jako szmata. Bo powiedział, że jak kiedyś się sprzeda PiS-owi, to możemy napluć mu w twarz i powiedzieć, że jest szmatą. Nie ma go tutaj obok mnie, naplułbym mu w twarz. To jest Paweł Kukiz, facet, który
z partii Kukiz 15, z ugrupowania Kukiz 15, co zrobił? Wycieraczkę PiSu, który się sprzedał, zeszmacił, który dał się zdeptać, dał zdeptać swoje ideały tylko po to, żeby dostać dobre miejsce na listach PiSu. I oczywiście pomiędzy Januszem Kowalskim a Pawłem Kukizem było wiele, wiele niejasności, szczególnie w 2023 roku, w październiku, kiedy kandydowali razem do Sejmu, bo walczyli o to samo miejsce, o przeżycie walczyli. Oczywiście, jeden i drugi weszli, co mnie trochę zdenerwowało, bo jeden powinien dostać po nosie, ale jeden i drugi wszedł do Sejmu. Dzisiaj, szczęść Boże, witamy wszystkich na Jasnej Górze, tak nas właśnie przywitało, o 15.30 nagrywamy. Ale idąc dalej, ani Paweł Kukiz, który zeszmacił się strasznie, biorąc duże pieniądze od PiSu, następnie głosując z PiSem, a następnie próbując udowodnić, że to jego głosowanie to jest tylko kontynuacja jego idei, którą w 2015 roku rozpoczął, jest niczym innym jak gadaniem głupot, które nie mają najmniejszego sensu. Ja osobiście nie będę gadał już więcej głupot. Idziemy z moją małżonką zwiedzać Jasną Górę, którą przyjechaliśmy zobaczyć. Mamy piękną pogodę, mamy Częstochowę, a wy zostańcie jeszcze chwilę, to zobaczycie kilka ciekawych obrazków z Częstochowy, z Opola. A, jeszcze jedna rzecz. W Opolu, mimo że to jest bardzo pisowskie miasto, to zobaczcie billboardy. Niszczą billboardy Michała Dworczyka. To znaczy, że PiS nie do końca tam wszyscy tak bardzo kochają.